Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki jak zwykle jest mi niezmiernie miło powitać Was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tutaj teraz ze mną, to prawdopodobnie chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o Etui Tech Protect Magmat, bądź tak jak w przypadku tego wariantu, który ja mam teraz, właśnie w dłoni, Magmat Magsafe. Czyli magmat poszerzony o dodatkową funkcjonalność, czyli magnetyczny ring zapewniający kompatybilność z uchwytami i ładowarkami właśnie w technologii MagSafe. Jak to działa, za chwilkę pokażę, a na wstępie tylko właśnie zaznaczę jeszcze raz, że magmat i magmat MagSafe poza tym magnetycznym ringiem nie różnią się niczym od siebie, jeżeli chodzi o konstrukcję, materiały, właściwości takie. Czysto jako ETUI? Także ta prezentacja jest i dla tych z Was, którzy są, i dla tych z Was, którzy nie są zainteresowani właśnie tą dodatkową magnetyczną funkcjonalnością, ponieważ same pokrowce, które zaprezentuję, one niczym nie różnią się ponadto. Jak widzicie, magmat potrafi występować w różnych wariantach kolorystycznych, czy też takich wariantach kosmetycznych, może nazwałbym to. No bo tutaj na przykład kolorów za wiele nie mamy, natomiast jest wersja clear, która jest idealnie przezroczysta i ta posiada biały ring, i wersja matowa. Taka półtransparentna, jak widzicie, troszkę przepuszcza światła, ale niewiele. I ta już posiada wariant magnetyczny, ringu czarny. Oraz na przykład zielona. No i tutaj w ogóle też taki ta zieleń, również magnesu jest wtopiona w zieleń obudowy. Pokażę wam szybciutko, jak prezentują się takie warianty, jak to wygląda na telefonie. Zobaczcie sobie szybciutko, a zaraz zostawimy jeden, żeby omówić sobie detale. Tego pokrowca i zademonstrować również tą właśnie magnetyczną, wspomnianą funkcjonalność. W przypadku wersji, właśnie clear, fajne jest to, że ring jest biały, ponieważ jeżeli mamy białą obudowę, to to się bardzo przyjemnie zlewa ze sobą, jak widzicie. A w przypadku wariantu matowego, otrzymujemy taką ciekawą, również szarość. Ja bardzo lubię te matowe case, szczerze powiedziawszy. To robi sympatyczne wrażenie, moim zdaniem wygląda ciekawie. I może ten zostawmy sobie do takiej głębszej, szybciutkiej analizy. Czym jest w ogóle magmat? Jest to i hybrydowe, czyli chyba moja ulubiona też konstrukcja przy okazji, jeżeli chodzi o pokrowce, ponieważ to łączenie materiałów, które kryje się za tą hybrydowością w nazwie, zapewnia dodatkowy stopień ochrony. Czyli mamy tutaj... Poliwęglanowe plecki, ta taka szybka tutaj, która jest, to jest bardzo sztywny, dosyć gruby poliwęglan. Poliwęglan ma to do siebie, że jest materiałem właśnie o dużej sztywności, bardzo dużej odporności na jakieś takie właśnie wygięcia. Zapewnia sztywność i taką, jakby solidność całej tej konstrukcji. Natomiast ramka wokół jest już z materiału bardzo sprężystego, czyli z termoplastycznego poliuretanu. Materiału, który ma wyjątkowe właściwości, właśnie jeżeli chodzi o elastyczność i sprężystość. I to jest bardzo istotne, że on się właśnie znalazł na rogach, ponieważ on będzie zapobiegał uszkodzeniom w przypadku upadków. No, jak łatwo się domyśleć, telefon nigdy nie upadnie płasko. Najzwyczajniej w świecie, jedną bądź drugą stroną na Ziemię, raczej uderzy którymś z rogów. Jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo i dlatego właśnie te krawędzie są chronione szczególnie. Zobaczmy, jak to wszystko pasuje. Istotne też właśnie w tego typu konstrukcjach jest to, jak ciasno, jak doskonale. Y Wpina się telefon, że użyję takiej nazwy dosyć kolokwialnej, w etui. Jeżeli mamy całe etui z materiału elastycznego, ono mamy często takie wrażenie, że dosyć luźno telefon siedzi w środku. Jeżeli mamy etui hybrydowe, ono jest zdecydowanie sztywniejsze, więc i ciężej telefon jest włożyć, czy też etui zdjąć, najzwyczajniej w świecie. Telefon w środku siedzi bardzo pewnie i jest taki dosyć szczelnie, mamy wrażenie, i takie przeświadczenie, i graniczące z pewnością, że właśnie ta szczelność rzeczywiście ma miejsce. Oczywiście nie wodoszczelność, chodzi bardziej o to, że czynniki jakieś zewnętrzne w postaci kurzu, piachu, jakiegoś pyłu nie dostaną się pod pokrowiec i nie będą nam tam robić szkód jakiś w postaci rysek na obudowie. Jeśli chodzi o samo etui, jest naprawdę, naprawdę fenomenalnie wykonane. To jest etui, które może śmiało stawać w szranki z dużo droższymi, dużo bardziej markowymi, nazwijmy to, produktami tych takich popularnych producentów, międzynarodowych marek. Jeżeli chodzi o akcesoria do telefonów komórkowych. Spasowanie, jakość wykonanych użytych materiałów jest naprawdę fenomenalna. I nawet takie drobiazgi, jak zmiana faktury na przyciskach, jak zwrócicie uwagę, wszystko jest matowe. Przyciski są takie delikatnie połyskujące, świetnie wyczuwalne pod palcem i bardzo lekko się je wciska. Wykonane to jest fantastycznie, naprawdę. Lekkość wciskania przycisków funkcyjnych jest niezmieniona względem jakby nagiego telefonu, moim zdaniem. Ja nie czuję na autentycznie różnicy. I wyczuwa się je świetnie pod palcem i bardzo lekko chodzą. Dostęp do aparatu jest oczywiście zachowany, ale ów aparat jest chroniony, jak widzicie, całkiem sporym rantem. Także nikt odkładając telefon w ten sposób, czy nawet gdy przydarzyło się nieszczęśliwie uderzyć nawet telefonem w ten sposób, Aparat nie ma styczności z powierzchnią i tak samo dzieje się w przypadku wyświetlacza. Tutaj mamy całkiem spory rant wokół wyświetlacza się tworzy. Więc jeżeli przesuniemy nawet po jakiejś szorstkiej, kropowatej, twardej powierzchni w ten sposób telefonem, wyświetlacz nie ma styku bezpośrednio z podłożem. Także zapewniona jest naprawdę solidna Porcja ochrony, mamy też jako drobiazg takie wycięcia, na przykład, które możemy sobie zamontować jakąś smycz czy, czy pasek na nadgarstek. No i dostajemy właśnie naprawdę nieźle wycenione etui z takim stopniem ochrony, jaki ja osobiście życzyłbym sobie widzieć na swoim telefonie. Jest tu wszystko, czego ja osobiście na przykład mógłbym oczekiwać od etui, a jeżeli chodzi o jakość. Naprawdę spełnia to wszystkie moje normy, także ja serdecznie, serdecznie polecam Wam to Etui, ale nie kończymy jeszcze, ponieważ pozostaje nam szybciutko zademonstrować Wam funkcjonalność magnetyczną. Mam tu ładowarkę biurkową również naszej produkcji, to jest Tech Protect i również ją serdecznie Wam polecam. No i spójrzcie. Czy to niewygodne? No piekielnie wygodne. Oczywiście możemy sobie obracać tym w każdą stronę, i mamy na biurku sobie wtedy taką ładowareczkę, która może być przy okazji właśnie bardzo wygodnym holderem dla, dla telefonu, ponieważ mając go gdzieś w zasięgu ręki, oczywiście możemy bez problemu obsługiwać ten telefon, nie podnosząc go z ładowarki, co już nie byłoby takie oczywiste w przypadku takich klasycznych, ich talerzykowych, nazwijmy to, ładowarek indukcyjnych. No gdzie jednak żeby używać wygodnie telefonu, musimy go podnieść z tej ładowarki tutaj. Ze względu na to, że ten telefon może być idealnie skierowany ekranem w naszą stronę, nie ma żadnego problemu. Tak samo oczywiście sprawdzi się to świetnie w aucie kierowcom też zdecydowanie polecam to rozwiązanie, zatem też to etui jak najbardziej nasze uchwyty samochodowe, ponieważ to rozwiązanie jest pewne, to jak widzicie nie spada, to się trzyma całkiem nieźle, to również spełnia swoje zadanie w aucie, nie spadnie na byle wertepie, a gwarantuje bardzo wygodny dostęp do telefonu podczas jazdy. A zatem czego chcieć więcej? Dyskretne, bardzo schludne, bardzo fajne etui, bardzo dobrze wykonane, przemyślane pod każdym względem uważam i zdecydowanie godne polecenia. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować was tym produktem. Jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.